Ej, słuchajcie, teraz to ja wyglądam jak przez okno, nie? No czuję, że coś mnie po prostu bierze, rozumiecie? I to tym razem nie jest głupizna. Ja po prostu ubóstwiam tą suszarkę do tego stopnia, że jestem w stanie się rozwieść z moim mężem. Halo? Kopyta ci walą? Hej, dzień dobry moi mili, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ej, czuję to, że pogoda mi się sprawdziła? Jest 10 stopni. Jest tak zimno, jakieś alerty były, że może bardzo dużo padać, że mogą być jakieś podtopienia. I to jest to, co mnie wkurza, że zniknęły w pogodzie te przejścia subtelne. Tylko z 35 robi się 10, albo z 10 30. No i to potem tak jest, nie? Że jakbyśmy zapalili jakieś światło, to nam coś to da. A cały czas mam te sznyty, barwy. Jakiś wódz apaczów, no od malowania mam, no Jezu, zejdzie, Boże. Ej, słuchajcie, teraz to ja wyglądam jak przez okno, nie? No i włosy to mam już do kitu. I wczoraj sobie powywijałam końcówki Dysonem, tym co kręci, nie? No i tak, no fajnie to tak, wiecie, one się tak trochę skróciły, takie były pofalowane. Ej, żałuję, że nie mam zdjęcia, bo Marta też była na urodzinach wczoraj. I powiedziała, że bardzo ładnie wyglądają te włosy. W ogóle no wszyscy powiedzieli, że bardzo ładnie wyglądają te włosy. No tak jak mówię, no teraz nie pokażę wam, nie mam zdjęcia. Ale wiecie co? Ja się czułam jak Kopernik. Naprawdę. Czułam się jak Kopernik. Nie bez powodu wspomniałam o suszarce. Zaraz do tego przejdziemy. Ale powiem wam tak, ja, kto nie wie, mam na sobie piżamę z porodu. Tak, ona nie wygląda pięknie, to jest taka pantera. Ale ona jest tak miła, taka bawełniana, taka porządna jakość. No i z racji tego, że ja naprawdę miałam poród jak z książki. Odeszły mi wody. To było w granicach chyba godziny 16, a 18 chyba 55 dokładnie, tak? 18.55 Laura się urodziła. Także ja miałam poród jak z książki. Odeszły wody, przyszły od razu skurcze, bóle, to brachciach, nie? I ja wiem, że porody są różne, tak? I z racji tego, że właśnie on był szybki, no bolesny bardzo, no nie oszukujmy, że to nie boli. I ja jeszcze rodziłam bez żadnego znieczulenia, dlatego że u mnie to tak szybko szło, że oni nawet nie zdążyli mi go podać, bo są już jakieś tam momenty, w których już się nie podaje, bo już jest za późno, nie wiem, nie znam się. Także ja rodziłam całkowicie naturalnie, bez żadnego, totalnie żadnego znieczulenia. Ja wspominam mój poród bardzo dobrze, bardzo szybko, dlatego mam tą koszulę i pamiętacie, jak nagrywam vlogi, to miałam dylemat, czy ją po prostu wyrzucić, no bo ona jednak jest, no nie wiem, jakoś takie coś miałam w głowie, żeby jej ani nie prać, ani nic, tylko ją wyrzucić, ale ją wypralam i postanowiłam ją zostawić i raz na jakiś czas sobie ją ubieram, tak ją sobie oszczędzam. No to jest rzecz, której nigdy w życiu nie wyrzucę, ale przejdźmy do tej suszarki, nie? Suszarka. Przejdź. I teraz tu w środku zrobiły się takie białe kropki. No tu parę na zewnątrz też jest. I słuchajcie, zaczęło się. Afera dosłownie na pół wsi. Jak nie dalej. W tej całej historii już od razu wam powiem, że Laura jest Bogu ducha winnym dzieckiem. Ona tego nie zrobiła. I od razu, kto jest podejrzany? Mój mąż. Jak w ogóle mógł wpaść na taki genialny pomysł, aby do czegokolwiek brać moją suszarkę? I jest afera, słuchajcie, do tego stopnia, że się mijamy w domu, bo grozi to tym, że ja go zaciukam i pójdę siedzieć już i nie wyjdę do końca życia. Albo grozi to rozwodem. A afera jest taka, jakby to była oryginalna suszarka, nie? Jakby ona kosztowała te parę tysięcy. A to jest, dobrze wiemy, z AliExpress. Ja jestem w tym zakochana. Jak są linki aktywne, to ja wam wrzucam informacje pod filmem. Ja po prostu ubóstwiam tą suszarkę do tego stopnia, że jestem w stanie się rozwieść z moim mężem. No naprawdę atmosfera jest tak napięta, że się mijamy. I wiecie, co się okazało? Że to coś, co tutaj jest w środku i nie chce zejść, to zrobiłam ja. Tylko musiałam troszeczkę tak poskładać znowu 2 plus 2 i przypomnieć sobie, że to jest bardzo proste, że to jest 4. Wczoraj malowałam na biało sufit u Laury. No i przyszłam, wiecie, umyć te wałeczki, żeby jeszcze no, mi posłużyły do następnej warstwy do malowania. I ja wtedy załapałam, że ja dzień wcześniej wzięłam suszarkę, bo wałek był taki lekko wilgotny.
Ja ją przesuszyłam i mimo, że one były porządnie wypłukane, no to tej farby tak w 100% się nie da chyba z tego wałka tak wyplewić. I po prostu jak ja suszyłam tak blisko, to to chlapało mi w tą suszarkę tutaj i ja to zrobiłam, nie? Dziękuję. Także zanim zrobicie ogromny dym na chacie, to przeanalizujcie sobie wszystko i dowiedzcie się, czy wy wiecie, że 2 plus 2 to jest 4. Bo ja, robiąc dym na pół wsi, w tym momencie nie wiedziałam. Na pewno u was wśród ludzi też się zaczęło, że zaczęły się choróbska, nie? Ja dzisiaj też tak mnie łamie w kościach, taka się czuję, no czuję, że coś mnie po prostu bierze, rozumiecie? I to tym razem nie jest głupizna. I ja nie wiem, czy Laura jutro chyba nie będzie miała wolne, bo nie wiem, czy też ją coś nie zaczyna rozkładać. Ale słuchajcie, zawiozłam ją do przedszkola, wróciłam i mówię, kurczę, zrobiłam sobie pół bułki, nie? No i była z serkiem i na to była szynka. I przyszłam sobie tutaj do góry i mówię, Boże, jak ja nie śpię, naprawdę nie śpię w dzień ani nic, to muszę się położyć, nie wiem, muszę się położyć, zobaczę, jak usnę, to usnę, jak nie, no to dobra, no wstanę, nie? No i tutaj na tym magicznym stoliczku, który jest ze stodoły, kto ogląda vlogi na bieżąco, ten widział, jakie ja tatuszko sobie wytargałam. W ogóle jeszcze muszę iść tam poszperać w tej stodole. I słuchajcie, położyłam sobie na talerzyku tutaj te pół bułeczki, no i poszłam jednak spać. I usnęłam. No, spałam z jakieś 40 minut, wstałam i rzeczywiście to mi było potrzebne, powiem wam. No jak nowonarodzona taka. No i się tak odwracam, mówię, a zjem sobie już te pół bułeczki. Ja tak patrzę, nie? Tak mrugam oczami i sobie myślę, aha, miałam bułeczkę z szynką i z serkiem, a mam z samym serkiem. Nic więcej nie było ruszone. No mając 4 koty, zapomniałam o tym, że szyneczki nie można zostawić na wierzchu i tak to jest. Poważnie, jest tak zimno, że ja aż nie wierzę. Nie? A ja bym właśnie podejrzewała ciebie, jeżeli chodzi o szynki. Wiesz? Ty albo Ryszard. To jest więcej niż pewne. I ty mi nie mów, że nie. No. Nie? Jak mówisz, że nie, to nie zawsze znaczy, że nie. Położę się jak taka dama. Cały czas chodzę z tym zegarkiem i zamiast go założyć, to ja nie wiem właśnie, co ja z nim zrobię. A, właśnie, patrzcie, co zrobiłam. Mam 4:14. Nie wiem, co ja tu nawciskałam. W ogóle data to 8 czerwca. Nie wiem, dobra, nie pytajcie. I słuchajcie, otworzyłam dzisiaj znowu Znakomi Retinol. Ja to używałam, czekajcie, rok temu na 100% i nie wiem, czy 2 lata temu nie robiłam tej serii z retinolem. I to jest tak, Znakomi Retinol 0,25. Potem kupujecie opakowanie Retinol 0,5, a potem kupujecie Retinol 1. Teraz chcę zrobić coś takiego, że chcę retinol stosować przez cały rok. No bo w końcu, no, kraje azjatyckie, tak, no to mają dużo więcej styczności ze słońcem niż my przez cały rok i oni używają retinol, tylko no ważna jest ochrona przeciwsłoneczna, tak, żeby nie narobić sobie krzywdy, przebarwień itd., itd. Także ja chcę przez cały rok, jak już zbuduję sobie tą tolerancję na retinol, żeby przez cały rok móc go stosować. Ostatnio znowu z tymi retinolami przeglądałam Kasię, moją guru pielęgnacyjną, polecam wam, PONDI, tak jak słyszycie, PONDI na YouTubie, jak piszecie. Kasia często przedstawia jakieś właśnie badania naukowe i Kasia jest zdania, żeby retinol stosować solo, samusieńki, bez żadnego toniku, bez żadnego serum innego, bez żadnego kremu nawet. Nigdy tak nie robiłam. Dzisiaj chcę to wypróbować. Ewentualnie Kasia mówiła, że dużo osób właśnie nie daje rady ich cera i żeby zrobić też solo retinol, ale żeby na przykład, nie wiem, dać tej skórze 30 do godziny chociaż czasu i wtedy nałożyć sobie chociaż krem. Ja spróbuję ci zrobić solo. Nie wiem, jak będzie mnie drażniło czy coś, no to sobie nałożę później krem chociaż. Ale no to tak jak mówię, no to są różne teorie, tak? Niektórzy stosując retinol normalnie jadą tonik, retinol, potem na to krem pod oczy, bla 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 i tak dalej, nie?
Ale żeby zbudować sobie tą tolerancję, to jest to bardzo ważne, bo ja pamiętam, ja właśnie chyba 2 lata temu tak zrobiłam. Byłam taką mało myśląca i kupiłam sobie inny retinol i ja go bez żadnego zastanowienia nakładałam codziennie na twarz. Jezus Maria, powiem Wam tak, skóra mi nie schodziła, ale to, jak ja sobie zniszczyłam barierę hydrolipidową skóry. Jezu, jakie ja miałam czerwony ryj, jak ja cierpiałam, jakie ja miałam przesuszenia i strasznie mi się przetłuszczała w niektórych miejscach. Boże, co ja sobie zrobiłam, to dejta spokój. No i potem zagłębiłam temat, jak należy stosować retinol, żeby wyrobić sobie tolerancję. I to zaczynam stosować w taki sposób, że nakładam to raz w tygodniu przez 2 tygodnie. Robimy to co 2 tygodnie. 2 tygodnie nakładam raz w tygodniu. Następne 2 tygodnie nakładam 2 razy w tygodniu. Następne 2 tygodnie, czyli już mamy 6 tygodni, będę nakładała 3 razy w tygodniu, aż dojdę do tygodnia. Rozumiecie? Ale ja chyba nie będę tak solo stosowała tego, jak dojdę już na przykład do, nie wiem, 4 dni w tygodniu, żeby to nakładać, to ja chyba nie będę robiła tego solo, tak jak Kasia mówi. Ja nie dam rady, to ja wiem, że ja nie dam rady. Więc ja będę nakładała chyba to i po prostu krem. A ten z ceramidami, ten koreański, to moje, wiecie, złotko, które też Wam serdecznie polecam i też Wam wrzucę go w informacji pod filmem. To też Wam wrzucę w informacji pod filmem. Także ja kiedyś takie numery zrobiłam, pamiętajcie. Że w ogóle tak bez zastanowienia kupiłam sobie, nie pamiętam co to była za firma, ale to był taki mocny retinol. Ja sobie to dawaj codziennie, wieczorem na twarz, nie? Jeny, mówię Wam, nigdy w życiu tak nie róbcie. A to właśnie trzeba tak stopniowo wprowadzać i chcę tak zrobić, żeby go cały rok móc stosować. Fajny kolor ma to opakowanie, taki ni to liliowy jest, a taki zimny liliowy bym powiedziała. No jestem słaba w opisywaniu kolorów, ale to jest taki właśnie fiolecik, taki mi wpada w trochę taką lilię i ona jest taka zimna, ładny kolor, ładny jest ten kolor. A tu zobaczcie, nadal jeszcze się nie rozwinął, ale w tym roku mam skromnie Epiphyllum Acermani. Wrzucę Wam jeszcze raz zdjęcie, jak to potrafi kwitnąć. I ja właśnie rok temu miałam kwiaty na wiosnę i miałam dosyć dużo, a w tym roku mam tylko jednego. No, a to tak pięknie wygląda. I powiem Wam, że one dosyć długo się rosną, rozwijają, ale jest przepiękny, przepiękny, po prostu boski. Moi drodzy, myślę, że za jakieś 20 lat stanę się w końcu milionerem. Ale też jest powiedzenie, że dobrze, że za niektóre marzenia nie karają, bo naprawdę dostalibyśmy już dożywocie z 10 razy. Wiem, że wiele z Was pomyśli sobie, że znalazłam telefon, który zgubiłam. I tak, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to na początku roku kupiłam sobie najnowszy w dniu premiery Samsung S24 Ultra i go miałam chyba około 3 miesiące, no i po prostu go zgubiłam. I to nie chodzi o ten telefon, ale chodzi o coś, co może sprawić, że może kiedyś i to one będą w muzeum i rzeczywiście będą warte kupę pieniędzy. Tam w tym pomieszczeniu takim, które nazywamy kajutą, no jest takie malutkie i tam są właśnie rzeczy, które no, się nie mieszczą gdzie indziej w domu, tak? Czyli na przykład choinka, ozdoby choinkowe, jakaś reszta doniczek, jakieś takie inne rzeczy właśnie. No i miałam taką szkatułkę, którą kiedyś na samym początku znajomości dostałam od Dawida w prezencie, taka na biżuterię. I ja wiedziałam, że tam po prostu nic nie ma w tej szkatułce i ja nawet do niej nie zaglądałam. Ale dzisiaj wyciągałam jedną doniczkę i ja mówię, kurczę, tak... Ona patrzyła na mnie, ja na nią mówię, dobra, zajrzyjmy tam do środka. Nie, no ale widzi, że ja zajrzałam. I ja wyciągam, a tam 3:30 Mir, patrz, to się robi tak. Halo, dzwonię do ciebie Malwinka, odbierz. Rozumiecie to? Nokia 3:30, ciekawe, że to w ogóle działa. Nie wiem, muszę zobaczyć. No odejdź Mir, proszę cię. Także mi się wydaje, że za jakieś 20 lat... Może będziemy, no dobra, nie milionerami, poleciałam trochę z fantazją, nie? Ale może tak ten telefon będzie rzeczywiście godny tego, żeby znaleźć się w muzeum i może zarobimy jakiś pieniążek na nim, nie? Ale patrzcie, jak to jest. To też jest taka sytuacja, w której gdy wchodziły te telefony, nie? Zaczynały się komórki, no to patrzcie, jaka jest przepaść i jak szybko to się rozwinęło, nie? Z komórki, która się pojawiła,
jak szybko doszliśmy do takiej technologii, która jest teraz. To jest bardzo krótki odstęp czasu, to nie jest dużo, to jest bardzo krótko. I aż strach pomyśleć, co będzie dalej, jak to się będzie rozwijało w takim tempie. No i mi się wydaje, że bardzo dużo osób nie pomyślało o tym właśnie, żeby te wszystkie inne telefony, które wtedy były, zostawiać. Bo to naprawdę za ileś lat to będą naprawdę cudowne i wspaniałe, oprócz wspomnień, to będą naprawdę takie rzeczy godne tego, aby ktoś mógł zobaczyć, jak te telefony kiedyś wyglądały. No przecież my mieliśmy dosyć sporo tych telefonów. Pamiętam te Sagemy, czy jak to tam one się nazywały, też mieliśmy Sagema. I Sagema to już miałam, wiecie co, z takim lekko kolorowym wyświetlaczem. To już było. Potem były te Siemensy, Nokia z tymi klawiaturami takie. Ja trochę telefonów takich starych przerobiłam. Tak jak teraz. Są te telefony. I to wszystko z roku na rok, no to tak naprawdę wychodzi coraz nowsze, ale tam się za dużo nie zmienia w tych telefonach już, nie? Tam dochodzą jakieś tam nowe bajery, ulepszają jeszcze te aparaty i tak dalej, ale tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat tam za wiele się tak nie zmienia w tych telefonach. A tutaj, nie? Te telefony, a te, które są teraz, to rzeczywiście był taki przeskok. To było coś przełomowego, to było coś zupełnie innego, co się rozwinęło bardzo, ale to bardzo szybko. I uważam, że te telefony to jednak warto trzymać. Bo a nóż widelec kiedyś może i dostaniemy to do żywocie. Patrzyłam, że tu bateria się nie rozlała. Bateria jest cała. No matko. Pamiętacie grę w wężyka? To takie nawet poręczne. Nie no, takie malutkie trochę, nie? Halo? Kopyta ci walą? To ja. Och, Karol. Matko, jak tu się SMS napisało, nie? Ryszard, co ty wyczyniasz? Tak sobie teraz myślę, że zgubiłam tamten telefon i znalazłam coś, co tu się dzieje. Znalazłam telefon w ogóle z innej półki cenowej, nie? Jeżeli los będzie mi się tak odwdzięczał, że będę gubiła droższe rzeczy, a znajdowała takie, no to ja dziękuję za takie odwdzięczanie. Ale jak to mówią? Darowanemu się w gębę nie zagląda, prawda? Trzeba się cieszyć z tego, co jest. No to, no właśnie, no. Myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, to możemy marzyć dalej. I widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć. No ja nie wiem, no tym to takie parcie na szkło złapał, że naprawdę, no. Prima donna, loto w tej, we w tej. I mąż! Halo Nokia!